Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj dla was zaśpiewać. I życzę udanej zabawy. Wszystkiego dobrego. Biegam po ruchomych schodach, po minutę lub sekundę. Całe zdanie jednym słowem wydać warto w pierwszej rundzie. Muszę zrobić całe zrobienia. Muszę wiedzieć i zatrzymać czas. Nie pomylić drogą wskazów, które są jak silny wiatr. Jak wiatr. Dlaczego dziś mamy cały świat, a siebie coraz mniej? Bo robi każdy z nas, co chce, co chce. Dlaczego dziś mamy cały świat, a siebie coraz mniej? Bo robi każdy z nas, co chce. Check it twice. It's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Sprawdzamy świadomość człowieka, który leży. Czyli czy po prostu nie śpi. Potrząsając go mocno za ramiona i wołając halo, co się stało, czy pan albo pani potrzebuje pomocy. Jak ten ktoś nie odpowiada, nie reaguje, albo coś nam się nie podoba w jego reakcji, to wtedy wołamy głośno pomocy. Głośno zawołać kogoś, żeby nam pomógł, żebyśmy nie byli sami. Krzyczymy pomocy. I następnie udrażniamy drogi oddechowe, jeżeli ten ktoś nie odpowiada, nie reaguje, nie podnosi się. I jak to robimy? Dwa palce na brodę, druga ręka na czoło i obracamy głowę do tyłu, tak jak wskazówki w zegarze. Po to, żeby unieść brodę wysoko, żeby udrożnić drogi oddechowe. Następnie przykładamy policzek do ust, patrzymy, słuchamy, czujemy, czy jest oddech. I słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. 10 sekund. 10 sekund czekamy, starając się wyczuć oddech, bo tylko na tej podstawie decydujemy, co dalej. I teraz następny slajd. Niezależnie od tego, czy stwierdzimy, czy nie stwierdzimy, wołamy karetkę. 3 dziewiątki albo 112, wołamy wtedy karetkę, dzwonimy po karetkę, my lub osoba, którą zawołaliśmy, może wzywać karetkę, a my w tym czasie, następny slajd proszę, jeżeli ta osoba nie oddycha, uciskamy klatkę piersiową, nie szukamy tętna, nie oddycha, uciskamy klatkę piersiową. Na środku klatki piersiowej 100 razy na minutę, tak to robi Krzysiek, prostopadle do ziemi, na środku trzeba tą klatkę dosyć mocno ucisnąć, żeby z 5 cm się poddała. I tak uciskamy 30 razy. Po 30 uciśnięciach 2 oddechy. I teraz jak robimy oddechy? Musimy obrócić głowę do góry, żeby udrożnić drogi oddechowe, ścisnąć nos, przytrzymać za brodę i spokojne 2 oddechy. I pamiętajcie, po kolei bezpieczeństwo, sprawdzenie świadomości, wołamy głośno pomocy, udrażniamy drogi oddechowe, żeby sprawdzić oddech, wołamy karetkę, jeżeli trzeba, uciskamy klatkę piersiową. Kolejna edycja 5 złotych minut, warszawski Torwar. Jak zwykle pełna publiczność, wspaniała publiczność. Są klasy, są szkoły, które przyjeżdżają regularnie co roku od kilkunastu lat po to, żeby wysłuchać wspaniałych artystów, a przy okazji nauczyć się troszkę zasad udzielania pierwszej pomocy, które przemycamy między występami. Oczywiście nauka pierwszej pomocy to jest zasługa przede wszystkim szkół, przede wszystkim nauczycieli, którzy to wdrażają, powtarzają i uczą. I podczas konkursu medycznego, który mamy tutaj w czasie koncertu, obserwujemy, że dzieci, które biorą w nim udział, są z roku na rok coraz lepiej przygotowane, coraz trudniej je zaskoczyć i to bardzo cieszy, że dzięki temu Polska staje się bezpieczniejsza. Cześć Warszawa! Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla was tutaj wystąpić. Dużo wiem, czasem trudno zrozumieć, czego chcę, a nieszczęście chociaż też umiem. Nawet gdy już nie warto walczyć o swoje, zrobię krok i odnajdę oddech, to mnie. Tyle wyrzuconych słów, tyle
gdyby w nas już cichnie wszystko. W swoich oczach chowasz ból, chociaż to nie moja sprawa. Nim rozproszysz się o tak tysiące lat, chcę tam być i chcę cię złapać. W swoich głowniach zamknij noc, zmysły podkręć aż do granic. Bądź gotowy, możesz spaść i to nie raz, zanim zostaniemy sami. Po co tak stać, już nic tego więcej. Teraz silnik gaz, nie mów, że tego nie chcesz. Możesz jeszcze raz, aby szans najlepsze. Dopóki szansę masz, możesz zatrzymać. So you walk inside the bar. He said something to make you laugh. So did both your smiles and twice as white as roses. You look happier, you do. But ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that it's all that this hurts you, baby. If you're moving on with someone new. Uwaga! A teraz niezwykła teleportacja królika. Zaczynamy! Krzysiu, szedź spokojnie! Z krainy latających królików. Weź grób i szukaj! Fotografie, które robił dziadek mój, pamiętają czasy, kiedy byłaś tu, mamo. Najbardziej brak mi ciebie. Chodźcie tu. Chcę, byś przeczytała list, który piszę ci.
już kolejną noc, bo ty dałaś wszystko mi, a w rękach niebo może być widoczne dzięki tobie. A dzięki tobie umiem żyć, umiem śnić, umiem kochać i wybaczać, więc wybaczam ci, że cię nie ma dziś przy niebo. Mam anioła, co jest taki jak ty, jest taki jak ty. Bałagan w głowie, własny strach. Chcę cię zatrzymać, nie wiem jak. Obcy ty, obcy a ja. Zły czas, ciepło twych rąk. Uciekam dziś od błąd. Czuję, że tracę cały ląd. Obcy ty, obcy a ja. Co ja czekam na znak. No to w takim razie po hiszpańsku, uwaga! Najlepszym momentem na koncercie był występ Plan B, bo bardzo lubię jej piosenki. Pozdrawiam, Sasza! Bardzo mi się podobało, za mało śpiewania, za dużo krzyczenia.
Myślę, że najlepszym momentem był występ zespołu Pectus, ponieważ uwielbiam ich piosenki i myślę, że bardzo ważną rzeczą było nauczenie się przez nas podstaw pierwszej pomocy. Mam nadzieję, że wszystkim się podobał ten film. Najlepszym moim występem to był z tymi piosenkami. Dobra, masz ten film. Było bardzo fajnie. Wszystko było fajne. Fajnie było bardzo, wszyscy super śpiewali i była super zabawa. Było bardzo super, mi się bardzo podobało.